Damian Jonek, śmiało mogę powiedzieć, gwiazda Solidarności. Nie było łatwo wyrwać się na wywiad, w końcu się udało. Przejdźmy do rzeczy. Andrew Robinson jest, widać, pozytywnie nastawiony. Chyba to, że czekał tak długo na walkę, jeszcze bardziej go wzmocniło psychicznie. No jest pozytywnie nastawiony, no i ja też jestem pozytywnie nastawiony, więc będzie dobra walka i co, zapraszam na halę lub przed telewizory. No właśnie, tak możesz zdradzić, ile będzie twoich kibiców, bo wydaje mi się, że sporo, bo dzisiaj wszyscy, którzy byli na ważeniu, to wydaje mi się, że większość to byli, tak mówiąc kolokwialnie, twoi ludzie. Znaczy powiem tak, no, liczę zawsze na jak największą frekwencję w spotku i tak naprawdę od 2012 roku, od mojej ostatniej walki nie było nic z boksem związanego, więc mam nadzieję, że ludzie dopiszą, a tutaj Mateusz Borek naprawdę zawsze dba o wysoki poziom organizacyjny, więc na pewno każdy będzie zadowolony z całej kwestii sportowej i oprawy. Wskoczyłeś na co-main event, to też chyba duże wyróżnienie, biorąc pod uwagę, jak fajna jest karta. Biorąc pod uwagę, że jestem stąd, to jest dla mnie oczywiste. Dobra, przejdźmy jeszcze do Robinsona. Myślę, że przygotowywałeś się do niego raz, tam trafia się kontuzja, teraz drugi raz. Czy coś się różniło w tych przygotowaniach wtedy, kiedy była ta kontuzja i teraz, biorąc pod uwagę, że nie do końca zdrowie dopisywało, tak? No wiadomo, że tam jakby z przygotowaniami zawsze jest różnie, są różne jakby kwestie lepsze i gorsze, ale tak naprawdę wszystko weryfikuje dzień walki i to jest najważniejsze. Ja jestem już jakby troszeczkę zawodnikiem, który nie zwraca uwagi na pewne sprawy i staram się skupić na dniu walki, to jest dla mnie najważniejsze. Czy było dobrze, czy było źle, najważniejsze jest walka. Widać u ciebie taki old school, bo Robinson trochę cię prowokuje, tak tylko słownie, nie podał ci też ręki, krzyczał do ciebie, ale jak to się mówi, ci old schoolowi zawodnicy mają to gdzieś, po prostu wychodzą tylko na walkę. Moi kochani, prawda jest taka, że to jest zabawa i on stara się zrobić dobry show, bo jest z zagranicy. Ja się z tego cieszę, bo ludzie się takimi rzeczami interesują, bawią i zawsze mogą sobie o tym pogadać. A ja po prostu wiem, że to jest część naszej zabawy. Wszystko weryfikuje ring i tutaj tak naprawdę to jest najważniejsze, aby pokazać się z jak najlepszej strony i ja to na pewno zrobię tak jak zawsze. Ty już przywykłeś do tego, że generalnie rywale są od ciebie wyżsi, natomiast sparowałeś z Patrykiem Szymańskim, więc to chyba była duża pomoc, biorąc pod uwagę też na wzrost Robinsona. No tutaj akurat no, duże jakby wyrazy wdzięczności dla Patryka, bo akurat naprawdę fajnie pomagał mi w przygotowaniach i dziękuję mu za to bardzo. A jeśli chodzi o walory, no to nie jestem zawodnikiem, który jest obdarzony wysokim wzrostem, ale szczerze naprawdę zawsze wolę boksować z wyższym zawodnikiem niż z takiego samego wzrostu lub z niższym. Wiem, że mi dzisiaj tego nie powiesz, ale czy są gdzieś jakieś plany szykowane po tej walce? Plany są zawsze, ale... Ale czy są konkretne? Wiesz, co mi chodzi? Bo wiem, że mi nie powiesz, bo jakby skupiasz się na Robinsonie, ciężko, żeby było inaczej. Natomiast czy już coś wiesz? Znaczy, jest jakieś światełko w tunelu, no i tyle. Więcej nic nie będę mówił, bo to możemy sobie tam po prostu pogadać po walce i wtedy będzie coś więcej. Okej, w takim razie powodzenia i mam nadzieję, że po walce zdradzisz więcej. Tak jest, dzięki bardzo.